Które wyrazy ciągu an są dodatnie? Inaczej pytanie brzmi, które wyrazy ciągu an są dodatnie? Inaczej pytanie brzmi, dla jakich n an będzie większe od zera? Wstawmy w miejsce an wzór na ten ciąg, czyli mamy n do trzeciej minus 6n kwadrat plus 9n. To ma być większe od zera. Teraz rozwiążemy nierówność wielomianową, gdzie mamy wielomian trzeciego stopnia. Widzimy, że ze wszystkich trzech jednomianów możemy wyciągnąć n przed nawias, czyli wyciągnijmy n. I teraz jaka liczba razy n da nam n do trzeciej? Oczywiście n do drugiej. Teraz jaka liczba razy n da nam minus 6n kwadrat? Oczywiście minus 6n. I jaka liczba pomnożona przez n da nam 9n-ów? Oczywiście plus 9. I to ma być większe od zera. Na tym etapie poszukamy miejsc zerowych, czyli zastanowimy się, kiedy iloczyn dwóch liczb da nam 0. Mamy tutaj iloczyn n i tego nawiasu. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich jest zerem, czyli przyrównujemy n do zera i cały nawias również przyrównujemy do zera. Rozwiążmy więc tego typu równanie kwadratowe. Możemy policzyć deltę lub możemy zauważyć tutaj wzór skróconego mnożenia. Ja może tym razem policzę deltę, czyli mamy b kwadrat minus 4ac. Nasze b to jest to, co stoi przy n, czyli u nas minus 6. Nasze a to jest to, co stoi przy n kwadrat, czyli u nas 1. I c to jest to wyraz wolny, czyli mamy razy 9. Minus 6 do kwadratu to jest 36 i tu mamy minus 36, dostajemy 0. Ponieważ delta wynosi 0, to mamy tylko jedno rozwiązanie równania, czyli tylko jeden pierwiastek, jednak jest to pierwiastek dwukrotny. Czyli policzmy x0. On ma wzór minus b przez 2a. Minus b to będzie 6 i 2 razy a to jest 2, czyli dostajemy 3. Dostaliśmy dwa pierwiastki. Pamiętamy jednak, że trójka jest pierwiastkiem dwukrotnym. Teraz, aby rozwiązać nierówność, szkicujemy wykres naszego wielomianu. Zaznaczmy miejsca zerowe, czyli mamy 0 i mamy trójkę. Patrzymy, jaki był współczynnik przy n do trzeciej, czy był dodatni, czy był ujemny. Tu przy n do trzeciej była liczba 1, więc jest to liczba dodatnia. Stąd zaczynamy od prawej strony od góry. Idziemy od prawej strony od góry, dochodzimy do pierwszego pierwiastka. Powiedzieliśmy o tym, że liczba 3 była pierwiastkiem dwukrotnym, czyli parzystokrotnym. Jeżeli dochodzimy do pierwiastka parzystokrotnego, to odbijamy się od osi. Idziemy do kolejnego pierwiastka. 0 było pierwiastkiem jednokrotnym, czyli przechodzimy na drugą stronę. I z tak naszkicowanego wykresu odczytujemy rozwiązanie nierówności. Interesuje nas to, co od zera jest większe. Zaznaczmy więc ten fragment wykresu, który przyjmuje wartości większe od zera. Czyli widzimy, że to jest ten fragment i ten fragment. Ma być tylko większe od zera, czyli miejsca zerowe zaznaczymy, że są otwarte. No i teraz możemy zrzutować te fragmenty na oś x-ów. I odczytujemy rozwiązanie. Nasze x-y, przepraszam, nie x-y, tylko tutaj mamy n-y, czyli nasze n-y należą do przedziału od otwartego, od zera do 3, a następnie od 3 do nieskończoności. Tu musimy wprowadzić modyfikację. Rzeczywiście tutaj nie mamy x-ów, tylko mamy n-y, czyli to jest n0. Pamiętamy też, że n-y są liczbami naturalnymi. Czyli teraz z tego przedziału musimy wybrać tylko i wyłącznie liczby naturalne. Czyli nasze n-y
należą do zbioru. W zerze mam 0 i tak nie, oczywiście naturalne dodatnie, czyli 0 i tak nie mogłoby tutaj być brane pod uwagę, czyli pierwszą liczbą naturalną, która znajduje się w tym przedziale, jest 1, później mamy 2. Nie możemy wybrać trójki z tego względu, że w trójce mamy przedział otwarty, czyli dopiero następna jest 4, 5 i tak dalej. Czyli wyrazy większe od 0 to będzie wyraz pierwszy, drugi, czwarty, piąty i następnie do nieskończoności przekrojone ze zbiorów liczb naturalnych.